Przechodzimy do głównego bohatera naszego wieczoru. Jest taki polityk, nazywa się Karol Karski. Zaczynał z Jarosławem Kaczyńskim jeszcze w południu centrum, w pierwszej partii Jarosława Kaczyńskiego, potem na chwilę odszedł do akcji wyborczej Solidarność. Ale Kaczyński mu przebaczył, być może nawet nigdy się na niego nie gniewał. Wrócił później do Kaczyńskiego i teraz jest politykiem PiS, jest europosłem PiS. Oprócz tego, że poseł Karski uwielbia Jarosława Kaczyńskiego, a Jarosław Kaczyński wiele mu przebacza, poseł Karski jest również zwolennikiem białoruskiego dyktatora Aleksandra Łukaszenki i jego reżimu. Poproszę o skan numer jeden, który przygotowałem na dzisiaj. To jest wypowiedź posła, europosła Karskiego, który się tytułuje profesorem. No ma tam, ma tytuł. Można powiedzieć, że jakiś tam tytuł do nazywania się profesorem ma. Więc on tutaj występuje jako profesor Karski, który mówi dla ultrakatolickiego portalu Fronda, że czas wyciągnąć rękę do Białorusi. No i nie ma tu na myśli białoruskiej opozycji, tylko ma na myśli białoruski reżim. Co dokładnie mówi Karol Karski? Poproszę o kolejny skan, który jest jakby dalszym ciągiem tego artykułu, którego nagłówek zobaczyliśmy. Mówi, że Białorusini to w naszej opyce, tacy sami Europejczycy jak my, członkowie Europejskiego Kręgu Kulturowego. Przykładamy do Białorusi miarę europejskości, powinniśmy zachęcać Białoruś do współpracy. Jeżeli nawet nie ma możliwości podjęcia wspólnych działań na najwyższym poziomie, to powinniśmy pracować choćby na rzecz współdziałania polskich regionów graniczących z regionami białoruskimi. Mogłaby poprawić się także współpraca na szczeblu państwowym i należy do tego dążyć. Czyli chodzi o to, żeby Rzeczpospolita Polska. Współpracowała z brutalnym, bezwzględnym, antydemokratycznym, proputinowskim reżimem Aleksandra Łukaszenki. Po tym stwierdzeniu, które jest e, mocne, by nie powiedzieć szokujące, e, Karol Karski się ubezpiecza za pomocą czegoś, co w języku polskim mięknie się nazywa dupochronem. Dodaje się do takiej szokującej wypowiedzi taki jakby listek figowy, który ma przykryć jej. E, no Obrzydliwość, bo nie, nie znajduję tu lepszego słowa. Więc Karski dodaje, że trzeba oczywiście prowadzić tę współpracę w oparciu o poszanowanie demokracji i praw człowieka, a łamanie tych praw odnotowywać. No i potem następuje natomiast, no. Następuje zdanie, w którym jest natomiast i które zaprzecza poprzedniemu zdaniu, ponieważ Karski mówi: Myślę natomiast, że mamy obecnie dobry czas na rozpoczęcie lepszej niż dotąd współpracy z Białorusią. Trzeba wyciągnąć rękę i zobaczyć, czy ten gest zostanie przyjęty. To jest wypowiedź, proszę państwa, z czasów, w których jak najbardziej Łukaszenko rządził. Rządził też w Polsce PiS. To jest wypowiedź z 2000. 16 roku Pis doszedł do władzy i natychmiast zaczął umizgi wobec Łukaszenki. Jak wiemy, jeździł na Białoruś. Morawiecki jeździł marszałek Senatu Karczewski jeździł tam regularnie wicemarszałek Sejmu Terlecki jeździł tam poseł Andruszkiewicz, ale wśród w tej grupie chwalców Białorusi i, i przyjaciół Łukaszenki Przyjaciół białoruskiego reżimu znalazł się również Karol Karski. No i co się wydarzyło potem? Potem, jak wiemy, były masowe protesty na Białorusi. Wielu Białorusinów uciekło, ponieważ Łukaszenko przy pomocy Putina w sposób wyjątkowo okrutny i zbrodniczy. Te protesty zdławił. No i potem była słynna sprawa Ramana Pratasiewicza. Poproszę o skan numer 3. To jest właśnie zdjęcie Ramana Pratasiewicza. Widzimy dziwne znaki na jego czole wyglądają jak siniaki, jak ślady po jakichś obrażeniach. Raman Pratasiewicz uciekł z Białorusi, był współtwórcą niezależnych białoruskich mediów, nadających z, z zagranicy, nadających. Na... Pierwsz z Białorusi, a potem z zagranicy, kiedy już nie mogły na Białorusi działać nawet konspiracyjnie. I Raman Pratasiewicz leciał samolotem do krajów bałtyckich i samolot przez chwilę musiał przelecieć nad terytorium Białorusi. Dostał od, pilot dostał od władz białoruskich informację, że jest zagrożony bombą, pociskiem. To było niejasne, że musi na koniec wylądować, bo, żeby ratować życie swoich pasażerów. Oczywiście samolot sprowadzono. Samolot, samolot pilota nakłoniono do lądowania w Białorusi tylko po to, żeby zaaresztować Ramana Pratasiewicza który później był torturowany. Wiemy tylko z tego zdjęcia, na które patrzymy. Poproszę o następny skan. To jest wypowiedź Światłany Cichanowskiej, przywódczyni protestów białoruskich i przywódczyni białoruskiej emigracji teraz, która mówiła, że Raman Pratasiewicz był na pewno bity i torturowany. I jak o tej sprawie się wypowiadał ulubiony europoseł Kaczyńskiego, Karol Karski. Poproszę o kolejny skan. To jest wypowiedź Karola Karskiego, którą odnotowały liczne polskie, polskie media, nawet w Superekspresie można ją znaleźć. Nagłówek: Szokujące słowa polityka PiS o incydencie na Białorusi. Jedyne, czego nie mogli zrobić Białorusini, to zestrzelić tego samolotu, powiedział Karski, usprawiedliwiając w ten sposób białoruską akcję. Takie sytuacje mają miejsce nie po raz pierwszy i zapewne nie po raz ostatni w praktyce międzynarodowej, powiedział Karski. I nie chciałbym, by, by źle to zabrzmiało nie jest to wszak wina tej osoby. Ale trzeba mieć na uwadze, że jeśli jest się w jakimś państwie poszukiwanym, to trzeba bardzo uważać, by nawet przez przypadek nie znaleźć się w jego jurysdykcji. A tak było wczoraj w wypadku Ramana Pratasiewicza i Białoruś. Czyli to Pratasiewicz jest sam sobie winien, a, w, a, a może nie tyle winien, co Pratasiewicz sam sobie zaszkodził. O, mówi, e, mówi nam europoseł Karski. Poproszę o kolejny skan. To jest kolejny fragment wypowiedzi Karskiego. Karski, to jest kolejny fragment tego artykułu, którego nagłówek widzieliśmy. Karski tutaj mówi: Sprawa jest prosta. Jeżeli samolot znajduje się w przestrzeni powietrznej danego państwa, to zasadniczo podlega zwierzchnictwu terytorialnemu i prawu tego państwa. Tu nam Karski mówi, że, znowu nam mówi, że białoruski reżim w sprawie Pratasiewicza zadziałał zgodnie z prawem. Gdyby do tego przekierowania, przekierowania samolotu doszło na podstawie fałszywych intencjonalnych przesłanek, to byłoby to nielegalne działanie państwa. Jednakowoż możemy teraz snuć tylko domysły. Nie złapano nikogo za rękę. Był czyli tutaj nam Karski mówi, że być może faktycznie na pokładzie samolotu była bomba albo na przykład reżim białoruski szczerze wierzył, że na pokładzie samolotu jest bomba. I dlatego sprawdził ten samolot. Czyli tutaj sobie Karski sam sobie e, znaczy no, przede wszystkim przeczy absolutnie oczywistości i rzeczywistości. E, jednakowoż możemy teraz snuć tylko dysły, nie złapano nikogo za rękę, czyli być może Łuczenko jak reżim w tej sprawie jest zupełnie niewinny. Był alarm bombowy, zapewne sprowokowany, o i tu Karski e, e, przeczy sam sobie, bo przed chwilą mówił, że nie wiadomo, czy. Czy to, czy to było działanie w złej wierze? A teraz mówię, ten alarm bombowy mógł być prowokacją. Na pokładzie samolotu znaleziono, znaleziono poszukiwanego ze względów politycznych mężczyzn, mówi dalej Karski. Czyli jakby nadal brzmi to tak, jakby on podtrzymywał fikcję, według której Białorusini Pratasiewicza znaleźli przypadki. Czasem tak bywa, że statki powietrzne są zmuszone do lądowania na terytorium państwa, nad którym przelatują, i nie jest to pierwszy i zapewne nie ostatni przypadek. Tutaj Karski bagatelizuje sprawę. A potem się pojawia taki dupochron, przepraszam za to wyrażenie, ale ono dokładnie odzwierciedla, z czym mamy do czynienia, bo pojawia się takie zdanie mówiące, że ten samolot powinien być natychmiast zwolniony i wypuszczony po przeprowadzeniu inspekcji. E, no, je, jak wiemy, to nie do końca tak się stało, czyli jednak tutaj e, zła wola reżimu białoruskiego jest oczywista. Dalej, e, Karski pytany, czy Łukaszenka nie złamał prawa, nie zaprzecza, mówi tylko, że u, u, białoruski dyktator użył prawa jako instrumentu, zapewne w złych intencjach, jako profesor prawa międzynarodowego, tu się chwali Karski swoim wykształceniem, nie mogę zaprzeczyć treści konwencji chicagowskiej. Jedyne, czego Białosini nie mogli wczoraj zrobić, to zgodnie z jej artykułem 3 zestrzelić tego samolotu. No jak nie zestrzelili, no to działają zgodnie z prawem. Chociaż e, sam wcześniej mówił, że alarm bombowy e, mógł być spowokowany, a mógł być Informacja o rzekomej bombie mogła być prowokacją, i samolot mógł zostać sprowadzony na ziemię przez Białorusinów bezprawnie, w sposób całkowicie nielegalny, wręcz przestępczy. Wszelkie inne działania, kontynuuje Karski, wszelkie inne działania pozostawały w ramach kompetencji państwa wykonującego zwierzchnictwo terytorialne swojej przestrzeni powietrznej. Choć zapewne zastosowano podstęp, który mógł dodatkowo zagrażać bezpieczeństwu samolotu i jego pasażerów. No, jeśli to nie jest bezprawne działanie, to ja nie wiem, co jest bezprawnym działaniem. E, Karski nam to mówi, a potem znowu bagatelizuje i próbuje przedstawić sytuację jako normalną, bo mówi, że samolot po prostu podlega także jurysdykcji państwa, nad którym przelatuje. Poza tym są sprzeczne sygnały, nie znamy całego obrazu sytuacji. Ponoć pilot sam chciał wylądować. Czy tak to było, czy nie? Nie wiem. No i pilot nie może zlekceważyć informacji o bombie. Jed, jed, I na koniec znowu, przepraszam za to wyrażenie, dupochron. Jedyne co uważam, to to, że samolot i pasażerowie powinni zostać natychmiast wypuszczeni, ale nie zostali. Więc Łukaszenko złamał prawo. Trudno, o przykład bardziej bandyckiego działania niż e, narażenie zdrowia spokoju zdrowia i życia ludzi na pokładzie samolotu tylko po to, żeby wyciągnąć z tego samolotu odważnego szlachetnego człowieka opozycjonistę, po to, żeby go aresztować, e, torturować i znęcać się nad nim. No, ale dla e, Karolarskiego to najwyraźniej jest sytuacja e, zupełnie. E, e normalna i absolutnie nie powinniśmy tutaj Łukaszenki pochopnie osądzać. Nie powinniśmy osądzać, nie powinniśmy mu niczego zarzucać, bo za mało wiemy. Tak nam mówi o tej sytuacji Karski. Tak o niej mówił wtedy, gdy cała Europa, gdy pół był świata było szokowane tym wydarzeniem. Więc Karski musi naprawdę bardzo lubić Łukaszenkę, skoro w takiej sytuacji zdecydował się go bronić. No, nic dziwnego, że ja w tej sytuacji postanowiłem sprawdzić, kim jest Karol Karski i skąd się wziął. Zarałem do ezbeckich akt, przechowywanych w Instytucie Pamięci Narodowej. Znajduje tam się. Między innymi teczka paszportowa Karola Karskiego. Proszę o kolejny skan, skan numer 7. To jest właśnie zdjęcie okładki, zdjęcie fragmentu okładki tych akt paszportowych. Czytamy, że są to akta paszportowe. Poniżej mamy długopisem napisane nazwisko Karski Karol, jest data urodzenia. No, i żeby nie było żadnych wątpliwości, jest też zdjęcie. Poproszę o kolejny skan. Skan numer 8 to jest jedno ze zdjęć młodego Karola Karskiego. Tak właśnie wyglądał, kiedy składał w biurze służby bezpieczeństwa, w biurze paszportowym Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa, składał podania, o paszport, o to, żeby mu wydano paszport i udzielono zgody na wyjazd za granicę. Bo jak pamiętamy, za czasów komunizmu nie każdy mógł mieć paszport, nie każdy mógł wyjeżdżać za granicę. To był przywilej, który, które, który władza komunistyczna udzielała zaufanym obywatelom, szczególnie gdy chodziło o wyjazdy na zachód. No i na zachód Karol Karski wyjeżdżał. Poproszę o e, skan numer 9. E, to jest e, pismo, e, to jest e, podanie o paszport e, służbowy. E, sprawę do wielokrotnego przekraczania granicy, co e, w którym czytamy, że chodzi o paszport dla Karola Karskiego, syna Zbigniewa i Ludgardy, studenta Uniwersytetu Warszawskiego który jedzie do Holandii, do stolicy Holandii, do Hagi na konferencję studentów prawników. No to był rok 88, kiedy polityka paszportowa komunistów stała się znacznie bardziej liberalna niż wcześniej, ale jednak nie każdy student mógł sobie pojechać do Hagi i to na konferencję studentów prawników. To byli na takie, takie wyjazdy, dotyczyły tylko szczególnie uprzywilejowanych młodzieńców. Jak to się działo, że Karol Karski wyjeżdżał na takie imprezy? Poproszę o kolejny skan, skan numer 10. To jest pismo. Naczelnik Esbeckiego Wydziału Paszportów w Dzielnicowym Urzędzie Spraw Wewnętrznych Warszawa, Żoliborz, dostał od przewodniczącego Rady Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich Uniwersytetu Warszawskiego. Tutaj muszę przypomnieć, że Zrzeszenie Studentów Polskich przez Pierwsze lata komunizmu było, no nie przez pierwsze lata, ale powiedzmy po 1956 roku, przez następne kilkanaście lat, Zrzeszenie Studentów Polskich było organizacją w miarę możliwości, no nie apolityczną, tak powiedzieć, nie można, żeby to była organizacja apolityczna, ale to była organizacja względnie mało upolityczniona. Natomiast później w drugiej połowie lat 70. i w latach 80. ta organizacja była przez komunistów została przez komunistów bardzo upolityczniona. No i co czytamy w tym piśmie? Czytamy, że przewodniczący Rady Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich Uniwersytetu Warszawskiego zwraca się do naczelnika wydziału paszportów czyli do tego głównego SBK który wydawał paszporty na Żoliborzu zwraca się z prośbą o przyspieszenie wydania paszportu koledze Karolowi Karskiemu kolega Karol Karski jako sekretarz rady uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich Uniwersytetu Warszawskiego koordynujący działalność naukową ma w dniach od 27 do 30 grudnia 89 roku wziąć udział w delegacji Rady Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich Uniwersytetu Warszawskiego na odbywające się w uniwersytecie w Wiedniu spotkanie przedstawicieli organizacji studenckich. Obecność kolegi Karola Karskiego na tym spotkaniu jest dla nas konieczna ze względu na jego przygotowanie. Merytoryczne. Prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby. E, no, dobrze wiedzieć, że Karol Karski był wówczas przygotowany merytorycznie, no bo dzisiaj różnie z tym, e, różnie z tym bywa. E, niemniej, e, pragnę przypomnieć, że już w 1989 roku należenie do komunistycznych organizacji studenckich. Było czymś no, całkowicie kompromitującym. Od lat na uniwersytetach działało niezależne zrzeszenie studentów. Podziemne przez lata, ale w 1989 roku działało już właściwie jawnie. I każdy student, który chciał działać w organizacji studenckiej, mógł działać w organizacji. Niezależnej w tamtym, w tamtym okresie, nie musiał działać w kontrolowanym przez komunistyczny rząd Zrzeszeniu Studentów Polskich. No dobrze, ale jak to się stało, że Karol Karski nie tylko trafił do tego kontrolowanego przez komunistyczny rząd zrzeszenia, ale jeszcze zrobił w nim taką karierę, że został sekretarzem Rady Uczelnianej. Uniwersytetu Warszawskiego, najważniejszej uczelni w stolicy, jednej z najważniejszych w kraju, i jako jeździł sobie, jeździł sobie na zachód, a jeżeli jakiś esbek, na przykład, się ociągał z wydaniem mu paszportu, to koledzy ze stowarzyszenia wstawiali się za Karolem Karskim, żeby dostał paszport szybciej. Jak to się stało, że Karol Karski Miał tak uprzywilejowaną sytuację jako student. Więc postanowiłem sprawdzić, kim był jego ojciec. Nie interesują mnie tutaj więzi rodzinne, o ile nie wiążą się też z innymi więziami. Jeżeli ktoś buduje swoją karierę, na przykład wykorzystując wpływy ojca, no to wtedy. To ich, ich więź rodzinna staje się sprawą publiczną. W tym zakresie oczywiście, w jakim ktoś używa tej więzi prywatnej, osobistej do budowania swojej pozycji publicznej. Więc zajrzałem do teczki paszportowej Karola Karskiego również w te miejsca, w te, obejrzałem sobie również te rubryki formularza, w których jest mowa o. Krewnych delikwenta i poproszę tutaj o kolejny skan, skan numer 11. To jest fragment jednego z formularzy, które Karol Karski wypełniał, gdy składał podanie o paszport, i czytamy tutaj, że jego ojcem był Zbigniew Karski, emeryt. No, zabrzmiało to tak trochę jakby to powiedzieć niezbyt imponująco. Przez chwilę mi się zrobiło żal Karola Karskiego, pomyślałem, że miał ojca emeryta, ale potem sobie popatrzyłem, ojciec urodzony 27 września 1932 roku, e, czyli 50-latek w latach 80., ten ojciec był 50-latkiem, a już był emerytem. Kto wtedy miał takie wczesne emerytury? E, takie wczesne emerytury mieli milicjanci i SBC, czyli funkcjonariusze Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa, pełniącej rolę służb specjalnych i policji politycznej reżimu PRL. No i tak się składa, że w katalogu internetowym Instytutu Pamięci Narodowej znajdujemy Zbigniewa Karskiego z Warszawy, Urodzonego 27 września 1932 roku. Poproszę o kolejny skan. To jest właśnie fragment e, zapisu dotyczącego Zbigniewa Karskiego zapisu, który jest dostępny w internecie, w internetowym katalogu Instytutu Pamięci Narodowej. Są to dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa. I osoba, o której mowa, nazywa się Zbigniew Ryszard Karski. E, urodzona jest 27 września 1932 roku. E, więc e, wszystko, wszystko się zgadza. I e, ta e, osoba służyła no, nie tylko w SB, ale służyła w centrali w najważniejszej jednostce SB, jaką E, jaka istniała, e, służyła w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Departamencie e, III, który zajmował się walką z opozycją. Zbigniew Karski był tam inspektorem. Był inspektorem e, w wydziale e, w wydziale pierwszym tego e, Departamentu III MSW, który, który, który zajmował się zwalczaniem opozycji. A wydział pierwszy tego departamentu, wydział pierwszy, w którym pracował, w którym służył Zbigniew Karski, zajmował się instrukcjami i analizami polityczno-operacyjnymi. Tam kierowano mózgi. Tam kierowano najinteligentniejszych, najskuteczniejszych i najbardziej zmotywowanych do walki ideologicznej. Funkcjonariuszy. Co jeszcze mówi nam ten zapis? Mówi nam, że, że Zbigniew Karski służył w tej, w tej elitarnej jednostce krótko. Od grudnia 1968 roku do lutego 1970 roku. To też jest, jest ciekawe. Zbigniew Karski, ojciec Karola Karskiego, musiał być funkcjonariuszem wybitnym, skoro tam trafił, ale z drugiej strony dlaczego tak krótko tam służył. Rok 1968 to jest bardzo ciekawa data, ponieważ to był rok, w którym dokonano, w którym męczono już, zaczęto rok wcześniej, czystkę antysemicką w całej administracji państwowej, w ministerstwach, w urzędach, w przedsiębiorstwach państwowych, no i oczywiście także w służbach specjalnych. Na miejsce osób podejrzewanych o syjonizm, czyli o bycie żydowskimi nacjonalistami, wstawiano funkcjonariuszy młodszych, mniej zasłużonych, z mniejszym doświadczeniem, no i często też mniej kompetentnych. Być może na tej zasadzie Zbigniew Karski się załapał do elitarnej jednostki wezbeckiej centrali w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, a potem, kiedy się okazało, że nie do końca jest kompetentny, musiał odejść. No ale nie odszedł z aparatu bezpieczeństwa i represji, tak do końca, ponieważ na przez następne 6 lat służył w milicji obywatelskiej, czyli w komunistycznej policji. To było z punktu widzenia komunistycznego mniej zaszczytne niż służba e, w SBF, w komunistycznej służbie bezpieczeństwa. No ale to też było e, służenie e, reżimowi w formacji siłowej, która tego a, tego reżimu, tego reżimu e, broniła. E, już to, że przez półtora roku Zbigniew Karski służył w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, w elitarnej jednostce SB, musiało później budować jego pozycję w milicji. Miał kontakty, Miał kontakty w kręgach ministerialnych, partyjnych, esbeckich, i to prawdopodobnie jest odpowiedź na pytanie, jak to się stało, że Karol Karski, jako młody człowiek, był już taką ważną osobą w organizacji kontrolowanej przez komunistyczny rząd. W jej komórce działającej na Uniwersytecie Warszawskim, czyli w jednej z najważniejszych uczelni, uczelni kraju. I tu, być może, I tu być może należy szukać źródeł sympatii Karola Karskiego dla postsowieckiego reżimu Łukaszenki. To są rzeczy, które należy badać, ponieważ badając, Tę przeszłość, te korzenie, zaczynamy rozumieć, czym jest i skąd się wzięła formacja polityczna rządząca w naszym kraju Partia Rządząca Prawo i Sprawiedliwość. Niestety, my mamy skłonność, mimo że nasz kraj jest, no, toczy się ku przepaści, toczy się po równi pochyłej, my mamy skłonność do traktowania tych spraw lekko. Poseł Karski jest nazywany Meleksem, jest kojarzony głównie z incydentem, który miał miejsce na Cyprze, gdzie poseł Karski niegdyś się bawił i w opowieściach o tym incydencie pojawił się Meleks, czyli taki odmiana elektrycznego wózka używanego na przykład na polach golfowych. Przypomnijmy ten incydent, poproszę o skan... 13. To jest fragment artykułu z dziennika Rzeczpospolita, który się nazywa Poseł Karski i Tajemnica cypryjskiego Melex. Czytamy tutaj, że posłowie prawa i sprawiedliwości Karol Karski i Łukasz Zbonikowski, skąd Skądinąd znany znęcania się nad żoną, zostali oskarżeni przez cypryjski hotel o spowodowanie pod wpływem alkoholu zniszczeń wycenionych na ponad 10 tysięcy euro. Dewastacji ulec miały m.in. dwa golfowe wózki, czyli to te meleksy, o które chodzi. Ale zobaczmy, jak to wyglądało. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Oto kolejny skandal, dalszy tego artykułu. To jest, artykuł cytuje fragment pisma, który Kancelaria Prawna reprezentująca hotel e, wysłała do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i do Kancelarii Sejmu. Czytamy tam, że podczas pobytu w hotelu parlamentarzyści upili się i 25 listopada 2008 roku w późnych godzinach wieczornych, bez zgody ze strony naszych klientów, bezprawnie zaczęli prowadzić dwa samochody w sposób niedozwolony. I ze względu na swój stan spowodowali poważne szkody szacowane na 10 140 euro plus VAT? Jak widzimy tutaj w tym piśmie pojawiają się nie Meleksy, a samochody, więc sprawa zaczyna wyglądać poważniej. Więc skąd się, wzięły, skąd się wzięły Meleksy w tej opowieści, skoro hotel pisze o samochodach? Czy to taka prze Przesada prawnika, który postanowił trochę wyolbrzymić szkody i niebezpieczeństwo spowodowane przez Karola Karskiego. Popatrzmy na dalszy ciąg tego artykułu. To jest, czytamy tutaj, że Karski uznał, że zarzuty są wyssane z palca. Jak powiedział, Zbonikowskiemu pokazano jakiś wózek. Karski podkreślił, że z tego co wie, nie był to raczej wózek golfowy, coś w rodzaju meleksu. Bardzo brzmi to niejasno. Pokazano jakiś wózek, mówi Karski, chociaż hotel pisze, że panowie jeździli dwoma samochodami. Karski mówi, że nie był to wózek golfowy coś w rodzaju Meleksu. Trudno z tego zdania wywnioskować, czy Karski mówi, że to był Melex, czy że nie był to Melex, a hotel mówi o samochodach. No, ale najwyraźniej ktoś tutaj dobrze Karskiemu doradził, ktoś, jakiś specjalista od wizerunku, bo w momencie, w którym Karski powiedział o Meleksie, to cała Polska zaczęła się z niego śmiać i nazywać go Meleksem. Co jest dla, co jest dla Karskiego dobre? Bo my nie powinniśmy się z tej sprawy śmiać. Kiedyś się z niej śmiejemy, to ją bagatelizujemy. Uznajemy, że Karski dostał za swoje, bo został wyśmiany. Tymczasem sprawa jest bardzo poważna. Kiedy parlamentarzysta, polityk robi coś takiego, pierwsze pytanie, które powinniśmy zadać, brzmi tak: Co tam się jeszcze wydarzyło, o czym nie wiemy? E, czy były jeszcze jakieś inne szkody? Czy ktoś je udokumentował? Czy ktoś zrobił Karskiemu i Zbonikowskiemu zdjęcia? Czy, są, czy były jakieś fakty, o których nie wiemy, bo ktoś uznał, że lepiej jest Karskiego i Zbonikowskiego nimi szantażować? Mówimy tutaj o politykach, o ludziach, którzy mniejszy czy większy, ale jakiś wpływ na losy Polski mają. Kiedy tacy ludzie przesadzają z alkoholem, nadużywają alkoholu, powodują zniszczenia, popełniają wykroczenia lub przestępstwa, Stają się natychmiast łatwą zdobyczą dla obcych służb specjalnych, które mogą takie zdanie udokumentować, a potem polityków szantażować. No i oczywiście, jak zawsze, kiedy mowa o aferze związanej z PIS, pojawia się pytanie: co na to Jarosław Kaczyński? No i na dole tego skanu, który Państwo widzicie, jest wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego. W niewinność polityków swojej partii wierzy prezes prawa i sprawiedliwości. To jest wykształcony człowiek z Uniwersytetu Warszawskiego i uważam, że to jest jednak bardzo mało prawdopodobne, powiedział Jarosław Kaczyński o Karolu Karskim. No i proszę Państwa, tutaj pytanie za milion złotych. Czy my przypadkiem czegoś podobnego z ust Kaczyńskiego nie usłyszeliśmy niedawno? Czy czy Kaczyński czegoś podobnego o kimś właśnie parę dni temu czegoś takiego nie powiedział? Poproszę o skan numer 16. Tak, proszę Państwa. Kaczyński coś takiego powiedział i znowu jest mowa o kimś powiązanym z SB, aczkolwiek w przypadku Karskiego mamy do czynienia z powiązaniem pośrednim, rodzinnym. Natomiast tutaj chodzi w tym przypadku o Kazimierza Kujdę, który był po prostu agentem SB, był agentem komunistycznego kontrwywiadu PRL. Teoretycznie powinien zwalczać obcokrajowców, ale jak się zaraz przekonamy, nie tylko ich zwalczał. Sąd uznał, że Kujda był kłamcą lustracyjnym, ponieważ twierdził, że nie, jest, że nie był współpracownikiem SB, a był. Sąd e, tak uznał, i co na to Jarosław Kaczyński? Jarosław Kaczyński powiedział, że ma na ten temat inne zdanie. Według Jarosława Kaczyńskiego, Kujda konfidentem SB nie był. Orzecznictwo sądów polskich jest przeze mnie od wielu lat bardzo zdecydowanie jednoznacznie krytykowane, mówił na konferencji prasowej Jarosław Kaczyński, wicepremier i prezes PiS pytany o wyrok sądu który uznał Kazimierza Kujdę doradcę szefa Ministerstwa Aktywów Państwowych Jacka Sasina za kłam ilustracyjnego. To jest fragment artykułu znowu zaczerpniętego z dziennika Rzeczpospolita na dole widzimy zdjęcie Kazimierza Kujdy. Co jeszcze w tej sprawie powiedział Kaczyński? Poproszę o kolejny skan, skan numer 17, dalszy ciąg tego artykułu. Miałem okazję zapoznać się z tymi materiałami. Mam tutaj inne zdanie. Jak pan z całą pewnością wie, orzecznictwo sądów polskich jest przeze mnie krytykowane, odparł Kaczyński, zapytany przez dziennikarza o Kazimierza Kujdy i jego współpracy z SB. Miałem okazję zapoznać się z tymi materiałami, mówi Kaczyński. Chodzi o teczkę Kazimierza Kujdy, właśnie dwie teczki Kazimierza Kujdy dostępne w Instytucie Pamięci Narodowej. Mam tutaj inne zdanie, mówi Kaczyński. No i to bardzo mnie ciekawi, jak można mieć inne zdanie w tej sprawie, bo tak się składa, że ja jestem pierwszym dziennikarzem, który chyba jeszcze na początku 2019 roku przeczytał esbeckie Akta Kazimierza Kujdy. Napisałem o tym artykuł do Gazety Wyborczej, nawet dwa artykuły, jeśli dobrze pamiętam. Poproszę o skan numer 18. To jest, to jest nagłówek jednego z tych artykułów, zatytułowanego Co jest w teczce Kazimierza Kujdy. Materiały z teczki Kazimierza Kujdy to dwa tony. Pierwszy to teczka personalna. Są tam informacje o okolicznościach podjęcia współpracy i o jej przebiegu. Drugi to teczka pracy. Zawiera 105 stron raportów i donosów. Część materiałów wpisał własnoręcznie Kujda, któremu SB nadała pseudonim Ryszard. No proszę państwa, jak wobec tego można mieć inne zdanie w tej sprawie? 105 stron raportów i donosów który części napisał własnoręcznie kujda, więc nie można mówić, że to ktoś coś spisał, a potem nakłamał, że usłyszał to od kujdy. To, to co robi Jarosław Kaczyński w tej sprawie, jest kolejnym dowodem tego, że Jarosław Kaczyński działa ze złą wiarą i ze złą wolą w sercu. Trudno to inaczej nazwać. To jest jaskrawy dowód złej wiary i złej. Woli Jarosława Kaczyńskiego. Poproszę o kolejny skan, skan numer 19, to dalszy ciąg tego artykułu. Czytamy tam o tym, na kogo Kujda donosi. Konfident kontrwywiadu powinien się głównie zajmować cudzoziemcami i, i nie i nie. I się nimi nie. I się nimi się nimi faktycznie zajmował, ale nie tylko nimi. Przepraszam, ktoś do mnie zadzwonił, musiałem spacyfikować mój telefon. Nie tylko nimi się zajmował. Tak jak czytamy tutaj w tym artykule i tak jak czytamy w teczce Kujdy, w teczce pracy kujdy, doniesienia TV Ryszarda, czyli Kazimierza Kujdy, donoszą. A na przy... dotyczą również Polaków, dotyczą jego przyjaciół i znajomych, dotyczą jego przyjaciela Jerzego Tchórzewskiego. Eee, mm, chodziło tutaj w tym przypadku o to, że Tchórzewski miał krewnego za granicą, z którym e, korespondował na temat energetyki. Potem w porozumieniu ze zb Zbekami Kujda sam napisał do tego krewnego, aby zdobyć jego, e, zdobyć jego zaufanie. Dodajmy, że. Z tej rodziny Tchórzewskich wywodzi się pisowski minister energii Krzysztof Tchórzewski, w tej chwili były minister. Człowiek skądinąd też związany z Rosją, brat ministra Tchórzewskiego, handluje, handluje z Rosją, ma firmę AT Trading, która, która, która z Rosją handluje intensywnie. No dobrze, ale to na, to na marginesie. I. Dodajmy też, że w żaden sposób nie można uznać Kujdy za konfidenta podrzędnego, małoważnego. Powierzano mu bardzo odpowiedzialne misje. Między innymi Kuida został wysłany przez Służbę Bezpieczeństwa do Austrii. Poproszę o kolejny skan, skan numer 21. To jest fragment zobowiązania, które Kujda podpisał przed wyjazdem do Austrii. Niniejszym wyrażam zgodę na udzielenie pełnej informacji o działalności i powiązaniach korporacyjnych firmy CEW Elektroinstallationen, znajdującej się pod adresem Harknolsgasse w, w Wiedniu podczas odbywania tam stażu. No ten staż nie był, nie, nie był bardzo nie, nie, nie był krótki. Kujda tam w Austrii działał i pełnił tam funkcję quasi wywiadowczą. Konfident kontrwywiadu, ale jednak wysłany za granicę. Nie do końca wiemy, co tam robił. Wiemy, że pobyt w Austrii mógł być bardzo ciekawy z punktu widzenia wywiadowczego i kontrwywiadowczego, bo Austria i Wiedeń to było takie miejsce, gdzie intensywnie się ścierały i prowadziły gry operacyjne służby komunistyczne pod wodzą Sowietów, działające przeciwko służbom zachodnim, które też tam intensywnie, intensywnie działały. Mimo to Jarosław Kaczyński ma inne zdanie i ono dla pisowców jest ważniejsze niż te wszystkie fakty. Warto też dodać, że Kujda, Kujda jest człowiekiem dla Jarosława Kaczyńskiego bardzo ważnym. Ponieważ był prezesem spółki Srebrna, a spółki, za pomocą której Jarosław Kaczyński robi pieniądze, robi duże pieniądze, to ta spółka, która ma, miała budować dwa wieżowce w centrum Warszawy. I teraz prezeską tej spółki jest żona żona Kujdy, Kujda był też przez wiele lat pisowskim szefem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uczestniczył w bezprawnym przekazywaniu europejskich pieniędzy księdzu Tadeuszowi Rydzykowi. Sprawa opisana jest w tej książce: Ryzyki Przyjaciele, Wielkie żniwo, którą serdecznie polecam. Fundusz kujdy był też właścicielem geotermii podchalańskiej, w której działał Piotr Długosz, nadworny geofizyk Tadeusza Rydzyka, człowiek, który później, człowiek, który odpowiadał za słynną toruńską geotermię ryzyka od strony naukowo-inżynieryjnej. Piotr Długosz wcześniej uczestniczył. W różnych szemranych inwestycjach w Rosji. Mówię szemranych, bo pieniądze zainwestowane znikały, a nad ich znikaniem czuwali funkcjonariusze kremlowskich służb specjalnych FSB. To jest reset obywatelski.